Cześć, witam ponownie na kanale po nieco dłuższej przerwie spowodowanej różnymi obowiązkami, a to zawodowymi, a to rodzinnymi, a też pogoda nas ostatnio nie rozpieszczała. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, z nową energią chciałbym serdecznie zaprosić Was do kolejnego cyklu. W zasadzie będzie to kontynuacja, można powiedzieć, cały czas cyklu podstaw astrofotografii. Natomiast w tym odcinku, jak również będziemy tego typu odcinki przeplatali z tymi, które już znacie, czyli poświęconymi bardziej mobilnej astrofotografii, krajobrazowej, takimi właśnie, w których będę chciał podzielić się z Wami wiedzą, wskazówkami na temat fotografii obiektów głębokiego nieba, czyli takiej już troszeczkę poważniejszej astrofotografii. Natomiast cały czas będę starał się, żeby była to jednak forma bardziej prosta, bardziej nastawiona na osoby początkujące czy średnio zaawansowane, takie, które gdzieś tam wchodzą czy planują wejść ten świat astrofotografii, takiej może już troszeczkę poważniejszej. Być może stoją przed decyzją wyboru sprzętu, czy pójść właśnie tego typu sprzęt bardziej mobilny, który możemy zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Ma on oczywiście swoje ograniczenia techniczne, dlatego być może zastanawiacie się, czy nie warto zainwestować w większy na przykład montaż, a może w teleskop i tak dalej, więc dzisiejszy odcinek chociażby, mam nadzieję, ułatwi Wam pewne decyzje, zwłaszcza co do wyboru sprzętu, dodatkowego wyposażenia, którą z tych dróg pójść, jeżeli interesuje Was właśnie taka forma astrofotografii. Więc słuchajcie, bez zbędnej zwłoki zaczynamy. Jeszcze powiem Wam, że odcinek będzie może troszeczkę długi. Mam nadzieję, że nie za długi. Być może naszpikowany pewnymi takimi elementami technicznymi. Mam nadzieję, że Was to za bardzo nie znudzi. A na koniec dla wytrwałych, czy w drugiej części może odcinka, pokażę Wam, jak ustawić prawidłowo nieco większy montaż typu EQ6, jakiego ja używam. Zobaczycie, że nie jest to takie straszne czy trudne, jak może to się wydawać. Na razie jeszcze bez guidingu, na to przyjdzie czas. Więc mam nadzieję jeszcze raz, kochani, że po tym odcinku ci z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, który sprzęt wybrać, czy ten bardziej mobilny, czy ten bardziej stacjonarny. Nie każdy ma taki duży ogródek, jak ja tutaj mam za sobą, dodatkowo jeszcze pozbawiony zanieczyszczenia światłem miasta, więc te wszystkie elementy weźmiemy pod uwagę, decydując się na najlepszy, optymalny sprzęt dla początkującego czy średnio zaawansowanego astrofotografa. Zapraszam serdecznie na odcinek.
No dobrze, kochani, załóżmy, że na początek część z Was być może ma zestaw mobilny typu Skywatcher Star Adventure. Fotografujecie być może w szerokim kącie obiektywami 14 mm, 24 mm, powiedzmy do 50 mm, drogę mleczną z krajobrazem i zastanawiacie się, w jaki sposób tego typu zestaw wykorzystać do mobilnej astrofotografii obiektów głębokiego nieba. Więc oczywiście można, wszystko zależy od tego, jaką zastosujemy optykę, taką, która umożliwi nam oczywiście odpowiednio duży, powiększony obraz mgławic chociażby. No, zazwyczaj mgławice, obiekty mgławicowe nas najbardziej interesują na początku. Tak było przynajmniej w moim przypadku. Więc okej, oczywiście można to zrobić. Natomiast są pewne założenia, które są potrzebne do tego, jak również pewne ograniczenia tego typu mobilnego zestawu, które no, nie pozwolą nam na założenie chociażby zbyt ciężkiego zestawu, typu jakiś duży teleskop, jeszcze jakbyśmy chcieli dłuższe czasy naświetlania rzędu kilkuminutowe, albo jeszcze bez guidingu. Tu akurat oczywiście do tej głowicy możemy podłączyć guiding. Na to, jak mówiłem, jeszcze przyjdzie pora. Jest to troszkę bardziej skomplikowane, bardziej czasochłonne. Natomiast załóżmy, że chcemy to robić jeszcze w miarę prosty sposób, taki, który umożliwi nam dotarcie na lokację, która jest gdzieś poza naszym miejscem zamieszkania. Czyli musimy też wziąć pod uwagę czas, jaki będziemy mogli poświęcić danej nocy na fotografowanie. Pamiętajmy, że trzeba dotrzeć na lokację, trzeba rozstawić sprzęt, to zajmuje czas i później musimy przewidzieć jeszcze dostateczną ilość czasu na samo fotografowanie. Więc myślę, że o tym wspominałem. Jeśli nie, ja zazwyczaj robię tak, żeby w ogóle mówić o jakichś fajnych efektach tego typu zdjęć przy założeniu, że stosujemy jakąś jasną optykę. Staram się, żeby ilość materiału, jaką mam z danej nocy, oczywiście mówimy o jednym obiekcie, stanowiła minimum godzinę, a najlepiej 2-3 godziny. Mówię oczywiście o łącznym czasie naświetlania poszczególnych klatek. Tego typu ilość materiału umożliwia mi następnie w procesie obróbki uzyskanie ciekawych efektów, więc do tego też Was zachęcam, żeby raczej nie nastawiać się, że jednej nocy, nawet najpiękniejszej, jesteśmy w idealnych warunkach, gdzieś w Bieszczadach, dajmy na to, starać się sfotografować kilka obiektów. Lepiej moim zdaniem zdecydować się na jeden, góra dwa obiekty, po to, żeby mieć po prostu lepszy efekt. Ale nic, wracając do naszego zestawu. Znacie już oczywiście tą głowicę z poprzednich odcinków, znacie już ten klin paralaktyczny, który jest nieco lepszy, jak mówiłem Wam już wcześniej, w porównaniu z tym standardowym, który zazwyczaj jest w zestawie sprzedawany lub kupowany gdzieś tam oddzielnie. Natomiast ten klin, William Optics jest dużo bardziej stabilny. Daje nam dużo większą stabilność, jak również precyzję ustawienia na biegun. Nie będę się już tutaj na jego temat za bardzo rozwodził. Zainteresowanych odsyłam do któregoś z wcześniejszych odcinków, który jest temu tematowi poświęcony. Natomiast co jeszcze wpływa na stabilność zestawu? Bo jak się pewnie domyślacie, duża porcja sukcesu w tej dziedzinie będzie zależała od tego, jak bardzo mamy stabilny montaż. Jak długie czasy naświetlania jesteśmy w stanie wykonać optyką od 100 mm ogniskowej w górę.
tak? Często 300, 400, 600 na przykład, nie? Tutaj no nie jest tak łatwo, jak fotografując obiektywem szerokokątnym czy super szerokokątnym, że czasami kilkanaście, kilkadziesiąt sekund możemy zrobić nawet na sztywnym statywie, tak, czy zgrubnie ewentualnie ustawionym montażu. Tutaj przyda się Wam ta lekcja z poprzednich części, lekcja, gdzie fotografowaliśmy Drogę Mleczną. Umiemy już, zakładam, tak ustawić montaż na biegun, żeby to było w zasadzie idealne. Bardzo dużo od tego zależy i rzeczywiście zachęcam, żeby od początku starać się to robić jak najdokładniej, jak potrafimy, na ile nasz sprzęt na to pozwala. Tutaj, w tej dziedzinie astrofotografii, jest to w zasadzie podstawa, jest to niezwykle istotne. Wypoziomowanie statywu i dokładne ustawienie lunetki biegunowej na biegun. Sam statyw oczywiście znacie, Manfrotto z serii 0,55. Nie byłoby mowy o stabilności zestawu nawet przy najlepszym klinie paralaktycznym, gdyby nie mieć dobrego, porządnego, no i niestety ciężkiego statywu. Więc zachęcam do tej inwestycji, jest to niezwykle istotne. Zanim przejdziemy do właściwej optyki, jak również dodatkowych akcesoriów, które będą nam potrzebne, zauważcie, że w tym tutaj zestawie nie doczepiłem głowicy kulowej. Chociaż mógłbym to zrobić. Natomiast dlaczego? Głowica kulowa spowodowałaby odsunięcie naszego aparatu wraz z obiektywem jeszcze bardziej w tą stronę, co spowodowałoby większe trudności w samym już tutaj, prawda, wyważeniu naszego zestawu. O, nie mam go jeszcze wyważonego, natomiast jest to taki przykład. Zobaczcie, że używając tylko jednej przeciwwagi, oczywiście można dokupić drugą, można tutaj stosować jakieś magnesy ewentualnie i tak dalej. Natomiast załóżmy, że ja mam powiedzmy jedną przeciwwagę, no to ledwo, a nie mam tutaj jeszcze nawet opaski grzewczej założonej, no ale powiedzmy, że w miarę daję radę, choć tak nie do końca, więc założenie tutaj jeszcze dodatkowo głowicy kulowej spowodowałoby jeszcze większe zachwianie tego środka ciężkości i musielibyśmy tutaj dołożyć ciężaru. Oczywiście im więcej ciężaru na całą głowicę, tym gorzej dla jej pracy, więc unikamy tego i jeżeli możemy, to zakładamy bezpośrednio. Akurat tego typu obiektyw umożliwia to, dlatego że ma tą taką stopkę, którą po prostu mocujemy bezpośrednio do tego naszego tutaj, do tej szyny L. Więc tak, jeżeli chodzi o operowanie tym montażem i ustawienie naszego obiektywu, wycelowanie w obiekt, który nas interesuje, to mimo że nie mamy tutaj podłączonej głowicy kulowej, nie jest to aż takie trudne, dlatego że operujemy tutaj w tych dwóch osiach, czyli ten sposób, załóżmy, że chcę sfotografować obiekt, który jest tutaj bardziej z południowej strony horyzontu. Oczywiście mając tego typu stopkę, obracam sobie aparat w sposób, który najlepiej uchwyci dany obiekt w kadrze, jak również mamy tutaj tego typu pokrętło, którym precyzyjnie możemy ustawić wysokość nad horyzontem naszego tutaj zestawu. Więc jak widzicie, stosując
te dwie osie jesteśmy w stanie bez głowicy kulowej ustawić aparat wraz z obiektywem wycelowany na dowolny praktycznie obiekt. Więc tutaj jeden kłopot mamy już z głowy. Natomiast teraz tak, przechodząc do obiektywów, słuchajcie, a może sobie ustawię tak jak to było. Przechodząc do obiektywów, bo to być może Was interesuje, no jaki sprzęt, jakie szkło i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, ja zaczynałem jak wielu, że tak powiem, zaczyna od, myślę, dosyć słynnego już w tej dziedzinie Samyanga 135 ze światłem 2.0. W tej chwili już Wam go nie pokażę, bo go sprzedałem. Wymieniłem go na tą właśnie Sigmę 105 ze światłem 1.4. Natomiast dlaczego mówię o tym Samyangu? Dlatego, że jest to szkło dobre. Dobre, zwłaszcza na początek. Nie jest drogie, natomiast możemy całkiem fajne efekty uzyskać. Niestety tutaj wiele zależy też od odpowiednio dobrze trafionego egzemplarza, jednak cały czas jest to sprzęt z nieco niższej półki. I co jeszcze jest ważne, przysłonę należy przymknąć, według mojej oceny przynajmniej i na egzemplarzu, którego ja używałem, minimum do 2.8, po to, żeby mieć lepszy po prostu rezultat, ostrzejsze gwiazdy i mniej problemów, krótko mówiąc, z obróbką. Także na początek Samyang 135 ze światłem 2.0 jak najbardziej. Natomiast jeżeli Wasz budżet pozwala na więcej, to według mnie jest to jedno z najlepszych szkieł, które mogą nam posłużyć do wielu oczywiście celów, nie tylko do astrofotografii. Samyang ma to ograniczenie, że ma ostrzenie tylko i wyłącznie manualne. Ten Samyang 135, o którym mówię. Link będzie oczywiście, tak jak do wszystkich innych tutaj sprzętów, które gdzieś tam omawiam, których ja używam, będzie pod filmem, także będzie można sobie zerknąć, poszukać więcej informacji, jak zwykle. Natomiast o ile Samyang ma tylko ostrzenie manualne, więc wykorzystamy go w astrofotografii w tym przypadku szczególnie, ale też oczywiście w fotografii krajobrazowej we wszelkich takich sytuacjach, gdzie mamy jakieś nieruchome, powiedzmy, obiekty. No, mamy ruchome, niebo się rusza, natomiast mamy prowadzenie, które gdzieś tam podąża, więc tam unieruchamia. Natomiast przy portrecie, no to już troszeczkę słabiej, bo ostrzyć musielibyśmy tylko i wyłącznie manualnie. Natomiast tego typu obiektyw Sigmy, no jest to typowy taki obiektyw, można powiedzieć, portretowy, więc oczywiście też wykorzystamy piękne, możemy zrobić portrety, również zdjęcia krajobrazowe dzienne. No i oczywiście pod kątem astrofotografii jest to rzeczywiście genialne szkło. Światło 1.4, ja go przymykam tak gdzieś do 2.5, po to, żeby uzyskać, że tak powiem, lepszy rezultat, ostrzejszy obraz w całym kadrze i nawet na pełnej klatce mamy ostre gwiazdy aż do samego brzegu, więc o to nam też tutaj chodzi, żeby nie tylko wykorzystywać te sensory APS-C, czyli powiedzmy te niepełne klatki, małe klatki, ale też pełną po prostu klatkę. Także no nic, z tym obiektywem kilkanaście fajnych zdjęć astrofotograficznych wykonałem i jest to o tyle fajny zestaw, że praktycznie mogę go zabrać wszędzie, mając dodatkowo ten Clean William Optics, mając dobry statyw i umiejętność bardzo dokładnego ustawienia montażu na biegun, nie muszę się przejmować guidingiem. Jeszcze przy tej ogniskowej 105 mm, tak samo 135 mm, mogę spokojnie, przynajmniej te 30-sekundowe klatki, a nawet z tym klinem minutowe
klatki uzyskać. Być może można też dłuższe, natomiast ja zazwyczaj w tym układzie robię po prostu minutowe klatki. Więc jest to o tyle fajne, że zestaw jest bardzo mobilny, bardzo łatwo mogę go przetransportować i rozstawić praktycznie wszędzie kilka minut. Jest to naprawdę dobry zestaw na początek. No dobrze, kochani, załóżmy, że jesteście fanami nie tylko astrofotografii, ale chociażby lubicie fotografować dziką przyrodę, ptaki, a może jesteście fanami fotografowania samolotów i macie lub planujecie kupić tego typu sprzęt jak teleobiektyw. W tym przypadku jest to Sigma, kolejna Sigma w moim zestawie 150-600 ze światłem od 5 do 6-3 bodajże, tak dokładnie, i ze średnicą przedniej soczewki, czyli aperturą 95, czyli mniej niż tutaj wspomniana wcześniej Sigma 105. Więc tego typu obiektyw, no jako że jest super teleobiektywem, jest oczywiście ciemniejszy niż obiektyw stałoogniskowy. Więc no, ma to pewne ograniczenia w naszym przypadku, jeżeli chcemy wykorzystać go do celów astrofotograficznych. Natomiast można, tylko pamiętajmy, że żeby uzyskać tą samą jakość zdjęcia, krótko mówiąc, czyli ilość, powiedzmy, materiału, musimy dłużej naświetlać, chociażby mieć no, więcej klatek, czyli dłuższy łączny czas naświetlania, dlatego że oczywiście w tym samym czasie przez mniejszą dziurkę wpadnie nam odpowiednio mniej fotonów. Jest to oczywiście minus, natomiast o tyle jest fajna sprawa, że jest to oczywiście teleobiektyw bardzo uniwersalny, więc jeżeli lubicie się bawić różnego typu fotografią, nie tylko astro, jak najbardziej warto wziąć go pod uwagę. Ma też stabilizację, chociażby no, jest to dobry po prostu teleobiektyw. Ja używam go chociażby do fotografowania ptaków czy dzikich zwierząt. No, myślę, że jest to oprócz fotografowania samolotów jego podstawowe zastosowanie. Więc można. Natomiast tutaj oprócz tego, że jest to obiektyw ciemniejszy, mamy już też dłuższe ogniskowe. Więc może chcielibyśmy sfotografować na przykład galaktykę Andromedy tym obiektywem. Tak, podpinając zarówno pełną klatkę możemy podpiąć, jak i APS-C. Nie ma problemu. To jest oczywiście akurat wersja pod Nikona, dlatego że ja używam Nikonów. No dobrze, i chcielibyśmy sfotografować to przy ogniskowej, na przykład 600 na pełnej klatce lub na małej klatce APS-C, co da nam ekwiwalent około 900 mm, tak zwanej ogniskowej efektywnej, czyli w przypadku Nikona mnożymy razy 1,5, mnożnik razy 1,5, w przypadku Canona razy 1,6. Natomiast jeżeli taki sprzęt podłączymy do tego zestawu, można, natomiast przy właściwym ustawieniu oczywiście całego sprzętu, dokładnie jeżeli chodzi o biegunową, dokładne wyważenie, to bez guidingu myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wyciągnąć czasy rzędu, no myślę, że nie więcej jak 30 sekund. Mi się przynajmniej nie udało. Więc też można tak fotografować i też przyzwoite gdzieś tam rezultaty mieć. Jeżeli chcemy więcej, czyli mieć dłuższe czasy naświetlania, typu minuta, dwie, trzy, no to już guiding. Ale nadal można, nadal jest to możliwe. Więc jak zauważyliście, cały czas
poruszamy się w obrębie sprzętu, który możecie wykorzystać nie tylko do astrofotografii. No, są to rzeczy dosyć kosztowne, więc nie każdy z nas chce wydać jakąś większą sumę pieniędzy po to, żeby kilkanaście nocy w roku tak naprawdę w naszych warunkach klimatycznych wykorzystać. Więc tak jak ja, często myślimy o tym, żeby jeszcze jakąś inną dziedziną fotografii pobawić się i przynajmniej część tego sprzętu, zwłaszcza aparat czy obiektyw, wykorzystać właśnie do innych dziedzin, bawić się tym i jednocześnie nabywać różnych ciekawych umiejętności fotograficznych. Natomiast zanim przejdziemy do bardziej takiej stricte zaawansowanej czy dedykowanej optyki pod kątem astro, czyli do teleskopów, w moim przypadku no, też takich mobilnych bardziej teleskopów, to jeszcze kilka słów na temat aparatu. Oczywiście na początek możecie wykorzystywać aparat standardowy, taki jak ten. No, na oko różnicy się nie pozna, prawda? Natomiast to jest aparat w wersji takiej fabrycznej, standardowej, czyli po prostu niemodyfikowany pod astrofotografię. Na początek. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać lepsze efekty, więcej, żeby wasza matryca dostrzegła szczegółów mgławic wodorowych, zwłaszcza i tak dalej, warto pomyśleć o tym, żeby albo kupić aparat modyfikowany pod astrofotografię, albo zmodyfikować go. Czyli najlepiej posłać do osoby, która się na tym zna i zmodyfikuje wasz aparat po to, żeby uzyskać właśnie lepszy efekt pod kątem astro. Natomiast taki aparat niezwykle trudno byłoby wykorzystać później do fotografii dziennej, dlatego że jest inny po prostu balans wówczas bieli. Fotografując w RAW-ach można, natomiast wtedy każde zdjęcie trzeba gdzieś tam korygować ten balans bieli i tak dalej, więc ja polecam zrobić coś innego. Do fotografii takiej wszechstronnej mieć jednobody, no takie w miarę porządne, nowsze i jego po prostu nie ruszać, czyli nie modyfikować, natomiast po prostu kupić używane body, czy to pełną klatkę, czy małą klatkę, w zależności co was interesuje. Generalnie pod tego typu sprzęty polecam pełną klatkę. Też można to oczywiście wykorzystać z obiektywami szerokokątnymi pod kątem Drogi Mlecznej. Też daje to bardzo fajne rezultaty i po prostu taki używany aparat, który kosztuje dużo mniej niż nowy, nie jest już na gwarancji, no, dajemy po prostu do modyfikacji. A więc mając taki zestaw, obiektyw, czy to na przykład 105 mm, 135 mm, czy może z dłuższą ogniskową i aparat modyfikowany pod astrofotografię, już mamy bardzo fajną bazę wyjściową i możemy uzyskać bardzo fajny efekt. Przy czym cały czas jest to zestaw no, wysoce mobilny, który możemy wziąć ze sobą, nie wiem, do samolotu, w samochodzie nie zabierze dużo miejsca i jest to po prostu rzecz dla osób, które tak czy inaczej muszą wyjechać gdzieś poza swoje miejsce zamieszkania po to, żeby fotografować nocne niebo. Tak jest przynajmniej w moim przypadku. Myślę, że wielu z was ma podobny gdzieś tam problem i dylemat i dla tych z nas jest to po prostu rzecz bardzo fajna, zwłaszcza na początek. Za chwilę kilka słów o teleskopach. Słuchajcie, mamy 1 maja dzisiaj, a czuję się jakby był 1 czerwca, jest tak po prostu ciepło. Chyba przyjadę tu po południu z dzieciakami na tą łąkę, żeby sobie pobiegały. Pogoda jest piękna. No ale tak, słuchajcie, miało być o teleskopach, tylko znowu dylemat, taki jak ja miałem przynajmniej na początku. Zawsze mi się marzył jeszcze gdzieś tam z czasów, powiedzmy, licealnych, taki duży teleskop systemu Newtona. Piękne, może rzeczywiście obiekty oglądać. I to
przy pomocy właśnie okularów, czyli tak można powiedzieć obserwacyjnie, jak również oczywiście robić astrofotografię. Z tym, że na szczęście trafiłem na dobrego sprzedawcę w sklepie, który powiedział mi jedną rzecz, czy w zasadzie zapytał mnie o jedną rzecz. No dobrze, gdzie będzie pan fotografował, czy rozstawiał się generalnie z tym sprzętem? Czy to będzie własny ogródek, czy musi pan jechać poza miasto? Czyli czy mieszka pan w mieście, czy mieszka pan poza miastem? Jakie tam są warunki? No dobrze, muszę wyjechać poza miasto, jechać powiedzmy 15-20 km okazało się najmniej, więc co to powoduje? No powoduje to jednak dosyć duże problemy z transportem, czyli taka tuba teleskopu zwierciadlanego zajmuje dużo miejsca w aucie, czyli krótko mówiąc transportujemy powietrze. Więc jeżeli myślicie o astrofotografii jako jednak o tej astrofotografii mobilnej, w sensie, że musicie gdzieś przemieścić się na lokację, nie macie własnego ogródka gdzieś tam z tyłu domu z dobrymi warunkami, czyli w miarę ciemnym, przynajmniej gdzieś tam podmiejskim niebem, to raczej waszą uwagę zwróciłbym w kierunku refraktorów, a nie reflektorów. Reflektor, no to jest właśnie teleskop zwierciadlany. Ma duże zazwyczaj zwierciadło, które odbija nam wpadające światło. Następnie ono dopiero jest skupione w ognisku po prostu tego układu. Natomiast refraktor to nic innego jak luneta. Poza tym te lunety, czyli refraktory, dają nam obraz nieodwrócony. Reflektor, czyli ten teleskop chociażby Newtona, czy generalnie teleskopy zwierciadlane, dają nam obraz odwrócony. Więc pod kątem astrofotografii, no może nie jest to jakiś problem, natomiast te lunety tak zwane, czyli refraktory, możemy też wykorzystać za dnia, fotografując chociażby przyrodę. Więc no, jest to też pewna przewaga. Natomiast dla mnie, słuchajcie, najistotniejszą przewagą jest po prostu rozmiar takiego urządzenia. I jest to jeden z dwóch teleskopów tego typu, jakich ja używam. I zobaczcie, jakie to jest poręczne. To oczywiście rozkładamy. Tu jeszcze jest jedna fajna rzecz, pokażę wam od razu, żebym nie zapomniał. To jest oczywiście Space Cut, są też Red Cuty od William Optics, czyli tak zwane popularne kotki. I ten kotek, każdy z tych kotków ma wbudowaną maskę Batinowa, która nam w niesamowity sposób ułatwia ostrzenie na gwiazdy. Jest ona dedykowana danemu teleskopowi i jest to naprawdę no niby niewielka rzecz, a cieszy, a przede wszystkim pomaga. Więc już na samym wstępie olbrzymi plus. To jest Space Cut w wersji, no już w tej chwili małego kotka, bo pojawił się oczywiście większy brat, o ogniskowej, czyli to jest Space Cut 51, czyli ma aperturę, czyli średnicę przedniej soczewki 51 mm, ogniskowa 250. Jest to tak zwany quadruplet, czyli układ czterech soczewek. Co nam to daje? W skrócie, nie zagłębiając się po prostu w szczegóły, daje nam to, że nie potrzebujemy tutaj dołączać tak zwanego flattenera, czyli wypłaszczacza pola. Jeżeli mielibyśmy tutaj tak zwany dublet chociażby, czy triplet, to żeby uzyskać lepszej jakości obraz, zwłaszcza na matrycy pełnoklatkowej, musielibyśmy dokupić niezależnie i dołączyć tak zwany flattener, czyli wypłaszczacz pola. Tutaj po prostu nie jest to już potrzebne. No mówię o tym teleskopie, dlatego że
Ja go po prostu używam, znam go, ma dobrą, po prostu, jak nie genialną optykę. Petzval japońskiej firmy Ohara. Jest to jakiś rodzaj fluorytu. Aż tak technicznie Wam nie powiem, też nie znam się na tym. Natomiast daje rzeczywiście bardzo dobrej jakości ostry obraz. Bardzo ostry obraz gwiazd. Natomiast niezależnie od tego, czy wybierzecie taki teleskop William Optics, czy inny, to musicie pamiętać o jednej rzeczy, kochani. Jeżeli myślimy o astrofotografii, to zapomnijcie o czymś poniżej apochromatu. Apo. To musi być apo, nie achromat. Dlatego, że teleskop taki do obserwacji wizualnych, trochę prostszy, oczywiście dużo tańszy, jest achromatyczny. On tak nam nie redukuje aberracji chromatycznej, jak właśnie apochromaty. Także jeżeli już, słuchajcie, inwestujemy w teleskop, nie chcemy się bawić obiektywem, idziemy w tym kierunku, bardziej takim dedykowanym, już troszeczkę poziom wyżej, jeżeli chodzi o jakość, no to musi to być apochromat. Najlepiej quadruplet, ewentualnie dublet, triplet. Są one oczywiście tańsze, natomiast koniec końców i tak potrzebujemy mieć wypłaszczacz, a taki wypłaszczacz też kosztuje około 1000 zł, więc jak sobie zsumujemy jedno z drugim, to tak naprawdę różnica w cenie jest niewielka. Dlaczego myślę, że warto od tego zacząć? No zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Jest to oczywiście pięknie wszystko wykonane. Jest tu dużo metalu, w zasadzie bardzo, bardzo mało gdzieś tam jest elementów plastikowych, więc precyzja tego, jak chyba przy wszystkich produktach William Optics, jest po prostu niesamowita moim zdaniem. Jest to teleskop piękny, bardzo dobrze wykonany, a przy tym jest niezwykle kompaktowy. No i jasny, jak na teleskopy, światło 4.9. Co w przypadku teleskopu jeszcze o tak małej aperturze, no to jest dosyć dobre osiągnięcie. Jest to tak zwana światłosiła teleskopu. Tutaj nie mamy przysłon. Oczywiście, tak jak w przypadku obiektywów, to tak można powiedzieć w skrócie, odróżnia nam teleskopy od obiektywów. Mamy po prostu stałe światło, nie domykamy przysłony, jej po prostu nie ma, czyli jest to tak zwana światłosiła teleskopu, która mówi nam o tym, jak ten teleskop, w skrócie mówiąc, jest jasny, czyli jak szybko pomoże nam zgromadzić odpowiednią ilość fotonów, żebyśmy uzyskali dobry efekt naszych astrofotografii. Jak się oblicza światłosiłę? Bardzo prosty sposób, dzieląc ogniskową teleskopu, w tym przypadku 250 mm, przez jego aperturę, czyli średnicę przedniej soczewki. I na ten parametr, niezależnie od tego, jaki teleskop wybierzecie, radzę Wam w pierwszej kolejności zwrócić uwagę. Czyli, żeby to był apochromat przede wszystkim, jak również jego światłosiła. No, w dalszej części też jego ogniskowa, dlatego że od ogniskowej będzie zależało, no, również też problemy większe lub mniejsze, jeżeli chodzi o prowadzenie, zwłaszcza na początku, zwłaszcza bez guidingu, w zależności od tego, jaki jeszcze macie oczywiście montaż do tego, więc tutaj jest kwestia prowadzenia. Natomiast, o, spadł mi dekielek, nie zauważyłem. Natomiast oprócz tego ogniskowa nam decyduje, jak szeroki lub wąski fragment nieba będziemy fotografowali, czyli im dłuższa ogniskowa, tym bardziej odległe, mniejsze pozornie oczywiście na niebie obiekty, czyli bardziej odległe, będziemy w stanie fotografować. To jest jednak cały czas dosyć szeroki kąt, jak na astrofotografię. 250 mm. Bardzo fajnie można sfotografować chociażby plejady,
zimą wielką mgławicę w Orionie, chociażby mgławicę Koński Łeb, mgławicę Ameryka Północna itd., itd., czyli obiekty, które zajmują w naszym kadrze na niebie dosyć dużo miejsca. Natomiast pamiętajmy, że tutaj mówimy o 250 mm przy pełnej klatce aparatu. Natomiast oczywiście z powodzeniem możemy tutaj podpiąć APS-C. Więc tego 250 razy 1,5 to zdaje się, tak szybko w głowie nie liczę, ale chyba to jest jakieś niecałe 400 mm, więc nie jest tak źle. Natomiast co jest jeszcze fajne w tym przyrządzie, to zobaczcie przed jak gdyby rozłożeniem tego naszego sprzęciku zajmuje to bardzo niewiele miejsca w naszej walizce czy torbie. Natomiast odkręcamy odrośnik. Wszystko jest wykonane z metalu, z anodowanego aluminium. Dokręcamy i mamy przyrząd gotowy do pracy. Więc odrośnik jest bardzo fajny, dlatego że jest długi, więc z powodzeniem chroni nam przed rosą. Dodatkowo, oczywiście, co do zasady jeszcze zakładamy, o ile pamiętamy oczywiście, mówię o sobie, opaskę grzewczą, więc jest bardzo, bardzo dobry to generalnie z jakości i bardzo fajny, długi dovetail, więc pomaga nam to bardzo precyzyjnie też wyważyć nasz teleskop wraz z podłączonym do niego aparatem, czy chociażby guidingiem, po to, żeby móc stosować dłuższe czasy naświetlania. Jak na teleskopy, słuchajcie, to jest teleskop, ale on do złudzenia przypomina generalnie obiektyw, dlatego że ostrość reguluje się, tu jest jeszcze taki pierścień, który nam troszeczkę luzuje nam pokrętło ostrości, więc po dokładnym ustawieniu ostrości przy pomocy wbudowanej fabrycznie maski Batinowa możemy sobie ten przedni pierścień dokręcić i mamy niemalże pewność, że później podczas fotografowania godzina, dwie nie popsuje nam się po prostu, nie rozogniskuje nam się układ. Natomiast zazwyczaj pokrętła ustawienia ostrości są przy teleskopach po boku. Tutaj jest to podobnie jak po prostu w obiektywach. No, notabene ten teleskop też możemy stosować za dnia, fotografując na przykład pejzaż czy jakieś wolno poruszające się zwierzęta. Nie mamy tu oczywiście autofokusa, dlatego mówię, że szybko poruszających się ptaszków gdzieś tam, to już byłoby nam niezwykle ciężko złapać ostrość, ale teoretycznie również za dnia możemy go wykorzystać. Daje nam on oczywiście obraz nieodwrócony. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ten konkretny teleskop. Za chwilę czas na większego brata. No więc zobaczcie, kochani, oto i on, tak zwany duży kot, jak ja go nazywam, Space Cat, czy no, w tym kolorze Red Cat, 350 mm ogniskowa, apertura 71, czyli światło siła również 4,9. No, biorąc pod uwagę gabaryty i porównując z małym, tak chyba jakoś będzie dobrze, widać, z małym kotkiem, no to już zajmuje więcej miejsca w torbie. W zasadzie trzeba to wozić w dedykowanej i dostarczanej z tym teleskopem torbie. Nie włożymy tego już do jakiejkolwiek gdzieś tam walizki czy plecaka. Zajmuje to więcej miejsca. Tutaj już ten odrośnik nam się nie chowa, tak jak w tej mniejszej wersji, powiedzmy, Red Cata czy Space Cata.
No, jest to po prostu już kawał teleskopu, aczkolwiek ogniskowa nadal nie jest ekstremalna. 350 mm na pełnej klatce, światło siła, jak mówiłem, 4,9. Tak przynajmniej, tak, 4,9 dobrze zapamiętałem, więc też jest to teleskop jasny, teleskop, który już nam bardziej, że tak powiem, ten obraz nasz powiększy, czyli będziemy w stanie przybliżyć nasze odległe elementy mgławicowe, czy to galaktyki, czy to chociażby gromady gwiazd, zwłaszcza w połączeniu z zastosowaniem aparatu APS-C, matrycy APS-C, aczkolwiek jest to cały czas quadruplet, czyli układ czterech soczewek, nie potrzebujemy flattenera i z powodzeniem tutaj pełną klatkę też podpinamy. Także słuchajcie, teleskop ten miał gdzieś tam swoją premierę w czwartym kwartale bodajże ubiegłego roku, czyli 2021, w Polsce pojawił się jakoś tak na początku zimy, bodajże chyba koniec listopada czy grudzień, nie pamiętam dokładnie, więc na naszym polskim rynku jest to cały czas, a nie wiem, czy coś będzie widać, jest to cały czas świeżynka. Więc oczywiście budżet na to potrzeba większy mieć niż na małego kotka, natomiast możliwości są według mnie większe. Potencjalnie daje on jeszcze nam lepszą jakość obrazu, dlatego właśnie, że ma tą większą aperturę, dłuższą ogniskową, więcej jesteśmy w stanie uchwycić szczegółów, chociażby mgławic czy galaktyk. Natomiast jest to cały czas ta sama optyka Petzwala japońskiej firmy Ohara. Więc no, generalnie, słuchajcie, jakościowo i konstrukcyjnie jest to zbliżony teleskop. Również ostrość ustawiamy tutaj tym pokrętłem, podobnie jak to jest przy obiektywach. Niezwykle, słuchajcie, pięknie wykonany. Jakość jest po prostu taka, że naprawdę nie ma się do czego przyczepić. No i też prosty w obsłudze. Oba te teleskopy są tak naprawdę proste w obsłudze, proste w ustawieniu. Tu oczywiście też mamy dedykowaną maskę Batinowa, jak chyba we wszystkich teleskopach William Optics. I to też nam bardzo mocno ułatwia. Ułatwia oczywiście w tym przypadku ostrzenie na gwiazdy. Tutaj oczywiście możemy sobie podczepić guiding, również jakąś lunetkę celowniczą i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mamy też bardzo dużo miejsca, jednocześnie jest to taki bardzo solidny uchwyt. Dovetail też jest bardzo długi, umożliwia nam bardzo dokładne wyważenie całego naszego zestawu po prostu na montażu. Więc tak, jeżeli chodzi o takie teleskopy na początek, nie będę mówił Wam o innych teleskopach, których nie znam, których nie używam. Ja korzystam z tych, plus często fotografuję właśnie Sigmą 105 mm ze światłem 1.4, jak wspominałem wcześniej, Samyangiem 135 ze światłem 2.0. Natomiast są oczywiście na rynku dostępne inne teleskopy, inne obiektywy, natomiast kilka tych rzeczy, o których powiedziałem, chociażby żeby to był apochromat, najlepiej układ czteroelementowy, czyli quadruplet lub dublet, triplet, ale wówczas konieczny flattener, zwłaszcza jeżeli korzystamy z matryc pełnoklatkowych. I moim zdaniem jednak, zwłaszcza na początek, refraktor, czyli luneta, nie reflektor, czyli teleskop zwierciadlany typu Newtona, chociażby dlatego, że zajmuje to po prostu o wiele, wiele mniej miejsca, chyba że nie musicie nigdzie jeździć na lokację, macie ogródek w ciemnym miejscu, w miarę oddalony od miejskich czy jakichś tam ulicznych chociażby świateł, no to wówczas można pomyśleć o nieco większym teleskopie.
ale na początek wydaje mi się, że to jeden przynajmniej z tych teleskopów czy obiektywów, o których wspomniałem, będzie dobrym wyborem. Ok, zanim jeszcze przejdziemy, przepraszam, do... Obiecałem Wam, że pokażę Wam ustawienie montażu, takiego większego montażu typu chociażby Skywatcher EQ 6, to jeszcze warto wspomnieć o zasilaniu. Zwłaszcza jeżeli pracujemy właśnie na takim większym montażu, który potrzebuje dodatkowego zasilania. Nie ma on wbudowanych baterii, tak jak Star Adventure. Więc warto mieć, słuchajcie, chociażby coś takiego lub coś takiego. To jest bateria Jackery. To jest bodajże Optolong. Ten ma trzy razy większą pojemność niż ten, mimo że gabarytowo są podobne. Natomiast cena też jest większa, niestety. Natomiast co nam to daje? Ten dodatkowo ma jeszcze wyświetlacz, który nas informuje dokładnie o stanie naładowania baterii. A bateria jest w stanie wytrzymać bardzo, bardzo długo. Możemy tutaj podłączyć wiele rzeczy. Możemy podłączyć nasz montaż. Możemy sobie nawet tutaj podłączyć komputer. I mamy też oczywiście tutaj gniazda USB, więc możemy tutaj podłączyć sobie chociażby naszą opaskę grzewczą. Więc mając jedną taką baterię, zasilamy sobie kilka różnych rzeczy. Będąc gdzieś w terenie, oczywiście też są kable, które umożliwiają nam podłączenie zasilania z auta. Natomiast z tym uważałbym, zwłaszcza w zimniejsze jakieś noce, takie zimowe, gdzie jest duży mróz, ta bateria jednak schodzi dużo, dużo szybciej. Wszystkie urządzenia potrzebują więcej energii, również nasz samochód, więc w zależności od stanu Waszego akumulatora, żeby się nie okazało, że gdzieś tam utkniecie. Także myślę, że tak czy owak tego typu baterie, czy jak nie chcecie Jackery, bo jest droższa, chociażby tego typu. Dodatkowo jeszcze ma latarkę, więc można sobie w nocy poświecić po zakończonej sesji, zobaczyć, czy się niczego gdzieś tam w trawie chociażby nie zostawiło, jakichś powiedzmy drobniejszych elementów. Natomiast ten Jackery, tak jak mówiłem, ma około trzykrotnie większą pojemność. Więc tak, mamy zasilanie. Parę słów opowiedziałem o obiektywach, o teleskopach, o może nie tyle konieczności, ale faktowi temu, żeby ułatwić sobie zadanie i mieć lepsze efekty, czyli raczej postarać się o aparat modyfikowany pod astrofotografię. Oczywiście pamiętamy o pozostałych gadżetach typu chociażby opaska grzewcza, która zapobiegnie nam zaroszeniu naszego optyki, naszego teleskopu. Oczywiście wężyk spustowy i inne drobne elementy, o których była mowa już wcześniej. A za chwilę, tak jak obiecałem, ustawiamy EQ6 Pro. Dobrze, kochani, a więc tak, zanim umieścimy tutaj naszą właściwą głowicę, mamy nasz trójnóg. Każdy montaż tego typu składa się z dwóch części. Z właściwej głowicy, jak również z trójnoga, czyli po prostu ze statywu, który oczywiście w zależności od montażu, jaki posiadacie, jest mniej lub bardziej masywny. Tutaj prezentuję montaż już taki wyższej klasy typu Skywatcher EQ6 Pro, więc jak widzicie, już sam trójnóg robi tutaj wrażenie. Musi być odpowiednio po prostu
masywny, stabilny, po to, żeby zapewnić właściwe utrzymanie, właściwą podstawę naszego montażu. Co robimy? Oczywiście, zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy, będąc w nocy, zorientować się, tak jak robimy to również ze Skywatcher Star Adventure, gdzie jest nasza gwiazda polarna, czyli w którym miejscu nieba jest nasz biegun, tam gdzie będziemy go za chwilę precyzyjnie ustawiać. Więc załóżmy, że gwiazda polarna jest gdzieś tam, bo byłem tu w nocy, więc staramy się bardzo zgrubnie wycelować po prostu tym tutaj czarnym czymś właśnie w tą gwiazdę polarną. Na razie bardzo zgrubnie, więc załóżmy, że to mamy. I w tej chwili jest niezwykle istotne, aby jeszcze przed założeniem głowicy dokładnie wypoziomować trójnóg. Dokładnie, czyli w każdej z tych trzech osi, tych naszych nóg, naszego po prostu statywu. Więc do tego celu służy nam najzwyklejsza, a może nie aż taka całkiem najtańsza po prostu poziomica. Na początku, słuchajcie kochani, może wam to troszeczkę zabrać czasu i stanowić pewną trudność, natomiast po pewnym czasie dojdziecie do wprawy. Czyli krótko mówiąc, sprawdzamy sobie najpierw jedną oś i modyfikujemy ustawienie naszego trójnogu. Ja to robię tak, słuchajcie, zawsze ustawiam statyw jak najwyżej. To też jest o tyle dobre, że im jesteśmy dalej od ziemi, to jest stabilny montaż, więc tutaj nie ma mowy o tym, że nam może coś tutaj wiatr popsuć, to musiałby być już naprawdę silny wiatr, więc spokojnie możemy go ustawić jak najwyżej i potem poziomując odpowiednie nogi, w zależności od potrzeb, tutaj jest niewielki przechył, więc w tą stronę nam się to wszystko tutaj giba, po prostu obniżam wysokość tych nóg i robię to naprawdę cierpliwie z każdej strony, po prostu obchodzę montaż czy trójnóg dookoła i modyfikuję wysokość tak, żeby go w końcu wypoziomować. I tak, słuchajcie, do skutku. Więc tak jak mówiłem, na początku zabierze wam to troszeczkę więcej czasu, ale po kilku próbach będzie to już dla was dużo, dużo prostsze. Najlepiej według mnie po prostu każdą z tych nóg sprawdzać po kolei, obracając się jak gdyby zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła tego po prostu trójnogu do momentu, aż nasz statyw będzie bardzo dokładnie wypoziomowany. Jest to kluczowe, dlatego że po założeniu głowicy jest to zestaw ciężki, więc wówczas na głowicy jest oczywiście mała poziomiczka, która ma nam jedynie potwierdzić, że całość jest wypoziomowana. Natomiast z tak ciężkim po prostu zestawem trudno jest później manewrować tymi nogami czy wysokością tych nóg, po to, żeby to zrobić bardzo, bardzo dokładnie. Dlatego robimy to już wcześniej. Przy czym należy zwrócić uwagę, mi się parę razy zdarzyło, że ustawiałem powiedzmy trójnóg, ale któraś z nóg nie do końca była rozstawiona. Więc potem po założeniu głowicy
Jeszcze tutaj następnie montujemy taki stolik, który nam dodatkowo jeszcze te nogi gdzieś tam rozpycha. Więc w sytuacji, jeżeli nie mamy do końca rozstawionych tych nóg, naszą pracę musimy po prostu powtórzyć. Dlatego uczulam na to. Jest to kluczowe oczywiście dla właściwego prowadzenia później już montażu za gwiazdami. Więc tak, wracając do ustawienia naszego montażu, zanim podłączymy czy podepniemy pod niego teleskop, oczywiście zasilanie, pozostałe akcesoria typu chociażby opaska grzewcza, to musimy właściwie ustawić czy zorientować ten montaż po to, żeby następnie chociażby aplikacja GoTo właściwie zadziałała i we właściwy sposób potrafiła nam lokalizować obiekty na niebie. Czyli po prostu krótko mówiąc, musimy w miarę dokładny sposób ustawić no to położenie początkowe, tak, naszego zestawu, naszego teleskopu. I tym właśnie teraz się zajmiemy. No dobrze, kochani, słuchajcie, tak się zdarzyło, że tak długo do Was gadałem, że skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, więc musiałem szybko zmienić aparat na inny. Także szybciusieńko, wracając do ustawienia czy przygotowania naszego montażu EQ6, nie tyle ustawienie na gwiazdę polarną, czy też na biegun, bo to jak gdyby jest bardzo zbliżone do takiego po prostu montażu mobilnego. Natomiast w tej chwili to, co nas interesuje, to ustawienie dwóch takich tutaj podziałek, które mamy. Jedna z nich jest w osi rektascencji, druga w osi deklinacji. Musimy po prostu przygotować nasz montaż do tak zwanego ustawienia bazowego. Jest to potrzebne po to, żeby nasz system GoTo właściwie później zlokalizował dany obiekt na niebie. Więc dobrze, mamy tutaj dwie takie, jak wspomniałem, podziałki. Jedna dla osi rektascencji, druga dla osi deklinacji. I co robimy? Ja tutaj mam już zaznaczone markerem, wam też to radzę zrobić, takie miejsce na tej osi, które jest po prostu w pionie. Teraz jak do tego dojść? Obracamy osią rektascencji i posługujemy się naszą poziomicą, żeby uzyskać w tym miejscu poziom. Jak mamy w tym miejscu poziom, to luzując, tutaj są dwie takie śrubki, luzując tą naszą podziałkę, dolną skalę ustawiamy na cyfrze 6 i ponownie mocno dokręcamy obie te śruby. Tutaj mamy poziom. Luzujemy oś rektascencji i obracamy tak, żeby ten wskaźnik, który jest tutaj poniżej, wskazywał nam 0. I w tym momencie mamy tutaj pion. Więc w tym miejscu przykładamy sobie czy to poziomicę, czy jakąś linijkę i musimy niejako zlicować dolny wskaźnik z zerem i przedłużeniem tego stanowi ta kreska namalowana po prostu markerem. Więc kolejnym razem nie musimy robić już tego pierwszego kroku. Więc krótko mówiąc, ważne jest to, aby tutaj mieć cyfrę 0, która licuje się z tym, przepraszam, fabrycznym wskaźnikiem, takim trójkątem u dołu, jak również naszą dorysowaną kreską markerem. Więc jedną rzecz mamy gotową. Jest to w miarę, wydaje mi się, proste. Kolejna rzecz ważna jest taka, żebyśmy ustawili właściwie poziom, a następnie pion naszej osi deklinacji. Więc w tym momencie tutaj ponownie
luzujemy dwie takie małe śrubki i ustawiamy naszą skalę, tutaj jest tylko jedna skala, na 90. Na 90 i liczba 90 musi być w sytuacji tutaj naszego idealnego poziomu. Ja teraz nie mam tu idealnego poziomu, to Wam tak zdradzę, dlatego że zrobiłem to dosyć zgrubnie, po to, żeby już tutaj nie tracić czasu do celów takich demonstracyjnych. Natomiast tutaj musi być dokładny poziom, w Waszym przypadku już jak będziemy fotografować, i liczba 90. Blokujemy tą obrotową skalę, ten pierścień zielony mocno i w tym momencie, luzując oś deklinacji, obraca nam się całość i ustawiamy to, następnie blokując w pozycji 0 na tej skali. Więc w tym momencie jesteśmy gotowi do doczepienia naszego teleskopu, który będzie startował z tak zwanej wyjściowej, startowej pozycji, tak zwane home position. Będzie to w naszym go-to. No dobrze, kochani, mamy podłączony nasz teleskop, więc zanim zaczniemy jeszcze pracę, już właściwe ustawienie na gwiazdę polarną, też oczywiście na kalibrację, jeżeli chodzi o system go-to, musimy wyważyć nasz zestaw, tak jak robiliśmy to przy tym montażu mobilnym. Odbywa się to bardzo podobny sposób, czyli zarówno wyważamy w osi rektascencji. Jest to ważne, żebyśmy robili to po podpięciu wszystkich akcesoriów, również opaski grzewczej, ewentualnie wężyka spustowego, wszystkich po prostu akcesoriów, bo każde z nich, nawet najmniejsze, może spowodować nam troszeczkę zaburzenie tej równowagi. No oczywiście przy tak stabilnym montażu, przy jednak małym teleskopie, nie stanowi to większego problemu, ale niemniej warto po prostu o tym pamiętać. Więc mamy tutaj naszą przeciwwagę. No i jak się domyślacie, przeciwwagą sterujemy tak, żeby żadna ze stron nie przechylała się, tak? Żeby się montaż nie przechylał na żadną ze stron, więc akurat tak mi się udało, że mam to dobrze wypoziomowane. Tutaj na końcu tego pręta przeciwwagi jest taka blokada. Pamiętajmy, żeby po założeniu przeciwwagi dokręcić ją, żeby przez przypadek nam to się nie zluzowało, nie spadło, broń Boże, na nogę, nie uszkodziło nas, czy być może jakiegoś sprzętu. Jednak ta przeciwwaga jest dosyć ciężka. Więc w tą stronę montaż mamy wyważony w osi rektascencji. Blokujemy w pozycji home position i sprawdzamy jeszcze oś deklinacji. I tutaj widzimy, że nie jest do końca dobrze, czyli po prostu dobrze, że ta szyna dovetail jest dosyć długa w przypadku tego teleskopu. Luzujemy sobie te dwa pokrętła. One muszą być mocno dokręcone, żeby nam to się wszystko nie osunęło na ziemię, nie poniszczyło. I przesuwamy nasz teleskop troszeczkę do przodu. I znowu pamiętajmy, żeby tutaj dobrze docisnąć tą szynę do osi deklinacji. Dociskamy i luzując sprawdzamy wyważenie. No jest generalnie dobrze. Jest to mały teleskop, więc mówię, no nie stanowi to aż tak kluczowego, nie ma to aż tak kluczowego znaczenia. Niemniej każda z tych rzeczy, o których Wam wspominałem, począwszy od właśnie właściwego wypoziomowania statywu, poprzez ustawienie dokładne na biegun, aż po wyważenie,
ma tak naprawdę kluczowe znaczenie, dlatego że dokładność tego będzie decydowała o tym, jak długie czasy naświetlania możemy uzyskać na pojedynczych klatkach, zarówno bez wykorzystania guidingu, czyli tej dodatkowej korekty naszego prowadzenia, komputerowej korekty, jak i również, kiedy chcemy skorzystać z guidingu, po to, żeby on po prostu dokładnie nam pracował. Natomiast o tym będzie już oczywiście w kolejnych częściach, w których pokażę Wam, jak sprawnie obsłużyć, dokonać kalibracji, obsłużyć system GoTo, jak ja fotografuję bez użycia guidingu, a również pobawimy się też na pewno z guidingiem, więc krok za krokiem, nie wszystko naraz. Słuchajcie, i tak ten odcinek już jest dłuższy niż planowałem, więc dla tych, co dotrwali do końca, dzięki serdecznie za oglądanie. Jeśli się podobało, łapki w górę, wspierajcie kanał, subskrybujcie kanał i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach cyklu Podstawy astrofotografii. Do zobaczenia, czystego nieba, cześć!